Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku oczywiście z Uncharted Fortuna Drake'a na PS4. I moi drodzy, zaczynamy 12 rozdział w górę rzeki, więc teraz będziemy znowu podróżować z Eleną, aczkolwiek mam ku temu pewne, że tak powiem, niefajne wspomnienia z ostatnich odcinków. Dobra, teraz zobaczmy sobie, co jest w dół rzeki. Aha, czyli w dół rzeki mamy wodospad. Dobra, czy tutaj nic więcej nie ogarniemy. Dobra, także lećmy. Mogę nią celować? No naprawdę, teraz masz zwykłego gnata Elena, no co ty. No ale dobra, spróbujemy sobie to ogarnąć. Mam tylko wielką nadzieję, że żadne jakieś typki nam tutaj nie podskoczą, wyskoczą zaraz, chociaż... Aha, dobra, mamy beczułki. Ale ziomków nie widzę. A, bo te beczki ogólnie spadają z góry. No to... będzie... Trzeba uważać, właśnie uważać. A nie, jednak są ziomki. A przynajmniej jeden był, na razie. Widzę, co właściwie, jak my mamy tak, że tak powiem, niezliczoną... niezliczone strzelanie, to sobie możemy strzelać cały czas. Widzę, że i tak jest autocelowanie. To nie jest jakieś mega wymagające. Dobra, jednego zabiliśmy, ale nie będziemy niektórych zabijać. Przejedziemy sobie po prostu. Wow. Dobra, to chyba nie był dobry pomysł. Słuchajcie, to na pewno nie był dobry pomysł. Chyba będę musiał jednak celować. Tutaj chcę po niektórych panów. Oj, tam z góry w ogóle też do nas. No dobra, no ale tu im spierdzielimy. Dobra, i beczek już teoretycznie nie powinno być, chociaż mam dziwne wrażenie, że oni nas jakoś dziwnie, kurde, gonią. Tu w górę? O, w mordę. O, dajesz skuter. Dajesz skuter. Aha, znowu spadają nam beczułki, świetnie. To Elena, masz zajęcie. Wow, 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 dobra, najważniejsze, że nie padliśmy. No, ale powiem wam szczerze, że tak zarzuca w tej wodzie, kurde. Aha, tu w ogóle widzę chyba typa. Aha, jest tutaj, no ale to nie będziemy w niego. Kurczę, to jest przerąbane, powiem wam szczerze. Nie dość, że musimy w nich strzelać, to jeszcze musimy uciekać przed beczkami. Mam nadzieję, że oni mnie nie zatłuką. No, dawaj, 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 płyń, 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 płyń. Dobra, teoretycznie już mnie nie powinni strzelić. I woda się też widzę jako taką uspokoiła teoretycznie. Wow! O, no słuchajcie, całkiem spoko lokacja. Dobra, wysiadamy. Okej, okej. Chodźmy do klasztoru i zobaczmy, co się dzieje. Odblokowano jakąś nagrodę. Aczkolwiek nie wiem za bardzo jaką i nie wiem po co, ale... cieszę się z tego powodu. Wow, wow, wow! Panie, do widzenia! Zatrzymać go! Dobra, piękny hedzik.
Dobra, co ty tu miałeś? No teraz to już właściwie możemy sobie... Gdzie jest ta broń? Teraz to już właściwie możemy sobie podmienić. No, Elena, możesz się posunąć, dziękuję. Ty masz jakieś Uzi, ty masz tego. A, tu jest znajdźka. Dobra, złoty żółw, ładnie. Zaawansowany łowca skarbów. No dobra, trochę mi się nie podoba ta dżungla. Ale i tak nie mamy za bardzo wyjścia. W ogóle się mroczniej zrobiło. A, bo strzelajmy z tego. Hej, zwolnij! Jeden z bandziorów Ediego może być przed nami. No chodź! Te głąby są już dawno daleko. O, mój Boże! Tak, Elena. Obrzydliwe! O, szkoda, że nie mam kamery. Więc co? Hiszpanie zastawili pułapki, żeby chronić złoto? No to nie robota Hiszpanów. Przyjrzyj się dobrze tym kolcom. No, chyba sobie żartujesz. Z naszego samolotu? Ej, chwila, to nie ma żadnego sensu. Jak to? Porozstawiali pułapki, gdy sami kręcili się po wyspie? Nie oni. Coś tu było po aktywacji pułapki. Coś? Albo ktoś? Myślisz, że... Psz. Słyszysz to? Czyli co? Nic. Absolutnie nic. Obserwuje nas. Obserwuje? Ta, wiesz co? Przesłyszałem się. No to chodźmy, zanim spotkamy to coś, co podgryzało tego tutaj gościa. Podgryzało. Oj, biedaczek. No dobra. Teraz tak, tutaj słuchajcie, ogólnie powinien być gdzieś... zaraz, proszę. Jakaś nowa broń. Z tego chyba jeszcze nie strzelałem jako tako. Czekajcie. Tutaj z tego co widzę powinna być gdzieś znajdźka. O, właśnie jest. Dobra, srebrny inkaski puchar, całkiem ładnie zdobiony. Nate. Dzięki. No dobra, idźmy dalej. Wow. Fajny budyneczek. Aha. Wow. O kurde, czekajcie, bo... Dobra, z tej strony się tutaj widzę, panowie. O cholera, czekajcie, będzie mnie zaraz zatłuką. Elena, brawo, naprawdę. Jeszcze go nie zabiło? Teraz go zabiło. Do widzenia. Dobra, co ty macie? Mhm. Dobra, dostał Heda. Co ty tu masz za broń? Aha. Naprawdę, kurczę, mają bronie, słuchajcie, z celownikami laserowymi. O, Desert 5. Gdzie by z Digla napierdzielać? No, M4, no nareszcie. Będziemy napierprzeć z Digla, nie ma innej opcji. Tutaj jeszcze ziomuś powinien mieć jakąś broń. I amunicję do Digla, nice. Dobra, tędy. Słucham. Zabezpieczcie bibliotekę. Nie mogą dotrzeć do Sullivana. Tak jest. Stary pracuje we wschodniej części kompleksu. Nawet nie wiem, po co go zabrali. Sukinsynowi nie można ufać.
No i... Oni mnie już zauważyli? Żartujecie sobie chyba teraz. No, pokaż łeb. No pokaż główkę. Chyba się kolega zbugował. Dobra, zabity. Najważniejsze. Nie dajcie im przejść. Fuck, celownik laserowy. Nie dajcie mu. To jedziemy. To było ładne. O, ale ten Deagle napierdziela, słuchajcie. Zajebiście. Czyli widzę, że jest podobnie jak Wes, zabija na hita. Ale to dobrze. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, będę się starać na bieżąco wykonywać trofea, tak? Mój brat zabił więcej niż ja. Okej. Ale wiecie, różnie to oczywiście bywa, więc... Nate, jakoś nie podoba mi się to miejsce. Wiem, mi też. Znajdźmy Sullivana i zabierajmy się stąd. Teraz! Okej, dobra, coś wysadzili, nie? Tam na górze widzę ziomka. No, a tu są ziomki. Jest tam. Strzelałem w tego, dostał ten, nie? No kurczę, słuchajcie, ja nie wiem, ja nie umiem wykonywać tej mocnej kombinacji, nie wiem, naprawdę. Teoretycznie wszystko wygląda w ten sposób, że trzeba, wiecie, tam jakoś poklikać, ale mi to jakoś nigdy, kurde, nie chce wyjść. Totalnie nie wiem dlaczego. Super, dokładnie. Już się zgodzę. Dobra, wiecie co, może spróbujmy przejść z drugiej strony. Może tu będzie troszkę łatwiej. Aha, oni są w ogóle po drugiej stronie wszyscy chyba. Ja wam dam granaty. Dobra, gdzie oni są? Zdigla, panowie, zdigla! Swoją drogą pamiętam, jak dziecko się cieszyłem, jak zdigla udało mi się coś w CS-ie trafić, jak jeszcze grałem. Tak wiem, to jest słabe, ale wiecie, zdigla to jest cholera, tak ciężko, kurde, walnąć, że... Biedaczysko. O, tu jest jeszcze jakiś ziom. O, teraz mi wyszła kombinacja, fajnie. Czyli widzę, że ja tutaj chyba jakoś dostaję podwójnie amunicję, jak zabiję ich. Kamero, nie rób mi takich rzeczy, proszę cię. Kamero, tylko nie kombinuj za bardzo. SAS 12. Nie za bardzo wiem, co to jest za typ broni. Ale na razie nie chcę za bardzo kombinować. Dobra, mamy amunicję do M4. Tu chyba znowu są jakieś ziomki.
Aha. No ja mam granata też. Niedobrze. Dobra, słuchajcie, spróbujmy wejść sobie na górę, bo widzę, że możemy chyba. Oj nie, nie mogę tu wejść. Dobra, ty masz sasa. Ten sas to jest chyba, wiecie co? Jakiś ten... shotgun, coś tego typu. Nate, no co ty? Nie wskoczyłeś? No dobra, trudno. To czekajcie, zanim jeszcze tutaj wejdziemy, bo widzę, że tutaj ewidentnie musimy coś ogarnąć. Ja bym sobie jeszcze tutaj sprawdził... tutaj lokacje, bo tutaj mogą być fajne rzeczy. Nie podoba mi się ta czaszka z tą oponą, to jest bardzo dziwne. Aha, i tutaj po drugiej stronie nic nie mamy jako tako, tak? Tak, tutaj słuchajcie, nic nie mamy więcej. No dobra, chyba czy nie mamy wyjścia, musimy iść na górę. Dobra, mógłbyś schować mi broń, Nate? Czy przeskoczysz? Dobra, złapane. Dobra, to chyba otworzymy bez problemu. Dobra, przygotuję sobie M4, bo mam wrażenie, że tu się mogą nam patatajce w dużych ilościach... ale nie, widzę, że ich nie ma. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy możemy tutaj przejść górą. Wydaje mi się chyba, że możemy. A nie, jednak nie możemy, dobra. Dobra, tędy widzę, że nie przejdę, czyli musimy iść w drugą stronę. No dobra, ale tu nic nie ma. Chyba, że... oj tak, ewidentnie na dół. I dobra, i to musimy, widzę, wysadzić. Nice. O, tu chyba mi skarb błysnął. A przynajmniej tak mi się wydawało. A, jest. Fakt, dobra, tu mamy ukryty. Srebrny krzyż z wysadzonymi klejnotami. Nie ładny. Chyba rubiny. No, rubiny są czerwone. Tam też mi coś błyszczy. Tylko pytanie, czy to jest... a, to jest chyba broń. Dobra, na pewno nie ona. Ja to otworzę, a ty trzymaj bramę. No. Widzę, że ona ma więcej siły niż Nate. Gotowy? Okej, okay, puszczaj. Łagodnie! Mówiłem łagodnie! No dobra, udało nam się przejść na drugą stronę, o kurde. No, Nate, schowaj się. Aha, dobra. Czaję, za tym się nie schowamy, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, dzięki. Chyba będziemy w ogóle mieli ten karabin wyborowy. Aha. Świetnie. Do widzenia. Tam widziałem chyba kolejnego snajpera.
czuję się troszeczkę jak w... jakbym grał, wiecie, na jednym kolorze. Nie wiem, może to trochę głupie stwierdzenie, ale tak jakoś dziwnie. O cholera, wlazłem dalej. Pracowała w takim jednym barze na Filipinach. Mówię wam, od jej uśmiechu aż nogi miękły. Ale przysięgam wam, chciała mordować i całować, jak ją podrywałeś. Urocze maleństwo. Nie miała więcej niż 1,50 m. Nazywali ją Wirówka, bo... Zamknij się, staruchu. Opowiadałeś to kilkanaście razy. A tak, racja. Jasne, że tak. Pamięć już szwankuje. Czemu to zajmuje tyle czasu? Jakbyś nie zauważył, większość tych książek przegniła. I są po hiszpańsku. Pośpiesz się. Szef na ciebie czeka. Hej! Na górze! No tak trochę faktycznie, o cholera. Ja stąd nie wyjdę teraz. O, no to wiecie co, no to już w chwili obecnej mamy niestety po... po znajdźkach chyba z poprzedniego rozdziału. I nie chyba, tylko na pewno. Chociaż to nie jest następne, ale ja już się tam nie wrócę. Dobra, zabity brutalną kombinacją i widzę, że mamy dwa razy amunicję. Czyli jednak faktycznie, jak zabiję ich brutalną kombinacją, to dostaję troszeczkę więcej bonusów. Dobra, tam na dole widzę, że jest jeszcze ziomuś. Do czego ta amunicja? Uuu, do M4, nice. Elena, mogłabyś mi pomóc, wiesz? Nie obraziłbym się. A czekajcie, ja mogę stąd wyjść. Dobra, tutaj mamy wejść. To czekajcie, to ja sobie stąd wyjdę, bo tutaj były znajdźki, które chciałbym pozdobywać, kurczę. Całe szczęście. Tam mi coś już błysło, więc mam wrażenie, że tam coś będzie. Tutaj chyba coś błyszczało. Aha, widzicie? Dobrze mi się wydawało. Dobra, 38 złoty hiszpański puchar. Całkiem spoko. Ogólnie to jesteśmy już bardzo blisko końca. Słuchajcie, zostało nam jeszcze tylko parę rozdziałów. Ale to jeszcze zaraz. Teraz tak, z tego co widzę, powinien być tutaj w ogóle skarb. Tak patrząc na poradnik. No właśnie, jest. Srebrna wykałaczka. I teraz powinniśmy mieć jeszcze tutaj jedno, bo tutaj są ogólnie trzy skarby. Tylko nie mogę znaleźć tak zatrawiałego terenu. Nie wiem, czy to można tak nazwać, zatrawiały teren. Tu musi być teren z dużą ilością trawy. Oj, to jest chyba tutaj. Tak, słuchajcie, definitywnie tutaj. Także zbieramy sobie już 40 puchar i kolejne trofeum łowcy skarbów. Brakują nam jeszcze dwa. Bo jeszcze jest chyba za 50, za 60 i chyba za 100? Znaczy za 60, czyli za wszystkie. No dobra, no ale wracamy do Eleny, bo ona ma tu chyba jakieś problemy, coś mi się tak wydaje. Biorąc pod uwagę, co tutaj się dzieje. Oj, to nie miało tak wyglądać. Panie, co pan robisz w ogóle, ziomuś? O kurde! No, powiem wam szczerze, że nie myślałem nad tym, że oni będą do siebie strzelać, no ale dobra. Aha, i widzę, że od początku muszę tymi z laserami napierdzielać. O, proszę, jeszcze wbiłem brutalnego zabijakę. No, come on, przecież strzeliłem do niego, kurde. Dobra, pierdzielę to, biorę M4 i ciśniemy, kurde, normalnie, bo...
Tak, to ja se mogę. Dobra, w pierwszej kolejności oczywiście zbijemy tych wszystkich z góry. Tak jak to robiliśmy poprzednio. Natomiast, że widzę teraz tak, na dole są zarówno snajperzy, jak i... strzelający inaczej. Jak się ładnie nam tutaj umiejscowili panowie. Nate, a ty go jeszcze, kurde, bronisz? Pytanie, czy to tak, chyba koniec. Dobra, super. O, rany, nareszcie jesteś. No, nieźle wyglądasz jak na trupa. Jednak wziąłeś ją ze sobą. Ją? Hej, gdyby nie ona, to teraz byśmy cię nie ratowali, tak? No, o ile to ratunek. Co to ma niby znaczyć? Musisz przyznać, Sally, że to trochę podejrzane. No. Sprzedajesz im informacje. I nagle okazuje się, że żyjesz? Zaczekajcie na chwileczkę. Roman miał na mnie kontrakt. Musiałem zyskać trochę czasu. Tak, to był głupi błąd. No, nie myślałem, że nas śledzą. Sally, jechalibyśmy teraz do domu ze skarbem, gdybyś choć jeden, jedyny raz trzymał gębę na kłódkę. A ty mogłeś sprawdzić puls, zanim zwiałeś i uznałeś mnie za zmarłego. Dobra. Co było, minęło. Okej, okay, to może wyjaśnisz, jakim cudem wciąż żyjesz, he? Nigdy w to nie uwierzycie. O. A? Nie, no nie. Stary Francis za ciebie oberwał? Tak. No myślałem, że tak jest tylko w filmach. Tak, ale powiem wam, że i tak bolało jak cholera. No, tak. Nieważne. Jak zorientowałem się, że żyje, przekonałem Romana, że bez mnie nie znajdą skarbu. Więc od tego czasu ich zwodziłem, czekając na ciebie. A gdzie są teraz? Gonią fałszywy trop, który sprzedałem, żeby się ich pozbyć po drugiej stronie klasztoru. Spójrz. Drake miał tu wszystko opisane. To jest symbol, którym Hiszpanie dawno temu oznaczali skarbce. A skarb ukryto właśnie tutaj, w klasztorze. Znajdziemy symbol, to znajdziemy skarbiec. Wszystko, czego nam trzeba, jest tutaj. Wskazówki do odnalezienia skarbu. Uda się, młody. No dobra, testosteron chyba nie uderzy wam do głów i nie zostawicie dziewczyny, co? Nawet o tym nie myśl, Sally. Ma mocny prawy sierpowy. Zapamiętam to. No dobra, tak się troszeczkę wyjaśniło, bym powiedział. To pomieszczenie skrywa jakiś sekret. Powiadasz, że skrywa jakiś sekret? Coś z tymi posągami. Miałeś sprawdzić książkę, nie strzelać. No dobra. Aha, dobra, czaję, zauważcie, tutaj będziemy musieli chyba ustawić w odpowiednim kierunku każdy z posągów. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo na to by wychodziło. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj widzę jeszcze, że jest jakieś pomieszczenie w rogu. Tylko nie wiem, czy to aby na pewno o to chodzi. Co tu mamy? Granat. Właśnie, pozbierajmy sobie całą amunicję, jaka nam tutaj wypadała z tych typków, bo się przyda. Tu jest sas, z sasem to ja nic nie zdziałam. No dobra, chyba nie ma najmniejszego sensu. Ale dobra, wejdźmy w takim razie na górę. I właśnie sprawdźmy te posągi. Czy ja mogę z nimi... Okay. Aha, czyli tutaj widzę, mamy ustawione, tak? Dobra, to jest, słuchajcie, lew.
Lew tutaj jest nazwany jako, nie wiem, Nastę, Ratę, coś takiego. No, teraz jak to tu ustawić, cholera. Czekajcie, tu jest Luke na Teo, czyli to będzie na East, West, Wild West, na zachód. Ale jak to przestawić? Ha! Powiem wam szczerze, że to jest trochę dziwne. Spróbuj zajrzeć. Ale nie, no dobra, jest ustawiony przodem do wschodu. Mam nadzieję, że to o to chodzi. To jest kozioł albo krowa. Luke. Luke ma być nastawiony do wschodu. Zaraz. Co to jest? Jakieś, to jest jakieś inne oznaczenie? Albo może to jest po hiszpańsku? Czekajcie. Ogarnijmy. Trochę ciężka zagadka, ale myślę, że ją rozwiążemy. E. No jest E. Wild West. Ale zaraz, to było N. O kurde. Zaraz. Moment. Nie podoba mi się tylko to O, bo tutaj nie ma O. Na tym. Ale dobra, jak zrobimy resztę, wszystko to resztę ogarniemy. Poczekajcie, tam jest na te, na te połapią, to do tego. Czyli to będzie do północy. Musi być odwrócone. Ten anioł Ala. On musi być odwrócony do północy. Jest odwrócony. Tylko w sumie teraz nie wiem, czy on ma być odwrócony do północy, czy na północ. Ale no dobra, jeżeli na północ, to na północ, tak? Dobra, to mamy zrobione. Teraz może zajmiemy się południem. Południe to jest Luke, a Luke to jest kozioł. Czyli to, gdzie byliśmy przed chwilą. I ty miałeś być na północ, na południe. Czyli S. Dobra, jest na południe zwrócony. Teraz tak. Luke. John. John ma być na E. Tylko ciekawi mnie to O, kurde. Nie wiem, dlaczego tu jest O zamiast... To jesteś ty? Tak, to jest jastrząb i on ma być zwrócony John na na wschód. Dobra. No i zostaje nam to. No i to musi być w takim razie na... No jednak. No. Czyli dobrze ogarnąłem, ale cały czas się zastanawiam, dlaczego tu jest O. Cały czas się zastanawiam i nie wiem dlaczego. Chyba, że tak jak mówię, no zważywszy, że to było po hiszpańsku. To bardzo możliwe, że tak się ogarnęło. Dobra, zabierzmy sobie granaty, zabierzmy sobie... O, proszę, do amunicja. Bardzo fajnie. O, masz pochodnie. No, ale dobra, wejdźmy w takim razie tam. Trochę długi ten rozdział. Kolejna biblioteka? Co teraz? Nie wiem, wiem tylko tyle, że ja tu średnio co widzę i to jest problem. Okej. Wiesz, wygląda znajomo. O, tu coś błysło. Aha, świetnie. Chyba tam nie wejdziemy, coś tak czuję. A, obiecujące. Daj latarkę. Powiedzcie, że nie będę musiał tam wchodzić i będę mógł zdobyć ten skarb.
Dobra. Wy poczekajcie, a ja pójdę się rozejrzeć. Ej, chwila, moment. Nie ma mowy, nie pójdziesz sam. Ona ma rację. Ludzie Romana są wszędzie. A jedna osoba robi mniej hałasu niż trzy. No nic mi nie będzie. Będziecie bezpieczni. Nie mają pojęcia o tym pokoju. Okej. Weź lepiej to. Ustaw kanał 13. Nie używają go. I bądź w kontakcie. No jasne, będę. Tylko zamknij to za mną. Tak. Nate? Uważaj. No przecież. Zawsze uważam. Tego nie przewidziałem. No raczej. Dobra, to ja już widzę, że tam nie wrócimy niestety, ale chyba będziemy rozpoczynać kolejny rozdział. Tak, rozdział 14. Okej, na umarłych. Ruszam. Kurczę, słuchajcie, to mi trochę lipa z tym, że nie mogłem się wrócić. Natomiast słuchajcie, my na dzisiaj sobie skończymy, bo to już jest kolejny rozdział. Kurczę, trochę mi... Wow, 37 minut, masakra, trochę długo nam to zajęło. Ale słuchajcie, ogólnie jeżeli chodzi o większość rozdziałów, właściwie wszystkie mam zrobione, więc nie jest źle. No tu mi brakuje tego jednego skarbu i będę musiał sobie ten rozdział powtórzyć przed następnym odcinkiem. Także słuchajcie, ja wam na dzisiaj wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek z Nathana Drake'a wam się podobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Wpadnijcie też na Facebooka, Instagrama, Twittera i inne social media. Linki macie standardowo oczywiście w opisie do filmu. A my widzimy się już niedługo, także trzymajcie się. Cześć, pa, pa.